Dzisiaj wyjaśnię Ci, czym jest ukryte nietrzymanie moczu. Ale najpierw trochę anatomii. To jest Twój pęcherz moczowy, a rurka, którą widzisz, to Twoja cewka. Kiedy pęcherz moczowy jest ustawiony prawidłowo, cewka jest rozprostowana. Ale co dzieje się w momencie, kiedy pęcherz moczowy ulega obniżeniu? Zobacz, pęcherz moczowy pochyla się do przodu i tym samym powoduje zagięcie cewki moczowej. Cewka moczowa działa jak wąż ogrodowy. Jeżeli jest równa i prosta, mocz albo woda płynie. Natomiast jeżeli dojdzie do zagięcia w przebiegu cewki, to tak jakbyś zagięła wąż ogrodowy. Nie dojdzie do wycieku wody albo w naszym wypadku do wycieku moczu. Pacjentka może mieć wrażenie, że nie ma problemu nietrzymania moczu, natomiast tak naprawdę problem jest, tylko go nie widzi. Jeżeli obniżony pęcherz moczowy uniesiemy w badaniu wziernikiem albo pesarem, podniesiemy pęcherz, rozprostujemy cewkę i pacjentka prawdopodobnie ponownie będzie miała problem z nietrzymaniem moczu. Właśnie taki mechanizm określamy mianem ukrytego nietrzymania moczu. Zaobserwuj mój profil po więcej takich ciekawostek.